Modernizm to tendencja, która pojawiła się w architekturze i projektowaniu ponad 100 lat temu, jednak jej rozkwit nastąpił po I wojnie światowej. Istnieje teoria neurolingwistyczna, która tłumaczy, dlaczego tak właśnie się stało. I dziś się jej przyjrzymy. Choć modernizm ma wiele odmian, chyba najbardziej jest kojarzony z Bauhausem i jego twórcami Walterem Gropiusem oraz Misem van der Rohe. Kojarzony jest też nieodłącznie z Le Corbusierem. Twórczość trzech wielkich ojców założycieli modernizmu pod lupę wzięła architekt Anne Sussman oraz psycholog Katie Chen. W swojej teorii twierdzą, że Walter Gropius i Mies van der Rohe cierpieli na PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego, a swoje tragiczne doświadczenia z I wojny światowej przełożyli na język architektury i projektowania. Autorki teorii przypominają, że PTSD łączy się z nadpobudliwością, nadmierną czujnością, problemami z empatią oraz poszukiwaniem bezpiecznego miejsca, a to z kolei znajduje odzwierciedlenie w projektach obu architektów. Stąd też, jak twierdzą twórczynie teorii, domy często przypominają bunkry lub schrony, często są w nich też wysoko umieszczone małe wąskie okienka lub okna szczelinowe. Brak ornamentów ma wprowadzać ład i spokój, nie odwracać uwagi od podstawowej funkcji budynku. Spokój ma też dać przejrzysta konstrukcja, dzięki której można obserwować otoczenie. W ostatnich latach pojawiły się teorie, że trzeci wielki modernista, Le Corbusier, znajdował się w spektrum autyzmu, co też miało wpływ na jego projekty oraz ideę porządkowania świata. Autorzy opracowań na ten temat zwracają uwagę na upośledzoną komunikację społeczną Le Corbusiera, na jego powtarzające się zachowania oraz nietypowe fiksacje, w tym fascynację betonem. Badacze podkreślają, że osoby w spektrum autyzmu zmagają się z nadmiarem bodźców, stąd też u Le Corbusiera tendencja do upraszczania form i do nadmiernego porządkowania przestrzeni. Jego wizja miasta przyszłości to odizolowane wieże, autostrady oraz bardzo wyraźna niechęć do zatłoczonych ulic i miejsc.